W ramach innowacji Projektowanie Rzemieślników chcemy wspierać kształcenie przyszłych stolarzy oraz studentów wzornictwa lub pokrewnych kierunków. Wiemy, że obecnie zarówno uczniowie, jak i studenci nie uczą się pełnego procesu produkcyjnego, począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez m.in. projektowanie, prototypowanie, produkcję, aż do przekazania gotowego produktu klientowi oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Niestety obecnie na rynku bardzo trudno znaleźć specjalistów z branży stolarskiej o doświadczeniu praktycznym już na etapie zakończenia szkoły. Dlatego liczymy, że dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoje kwalifikacje o bardzo ważne zagadnienia z zakresu procesu produkcyjnego. Wspólnie wykształćmy rzemieślników przyszłości. Dla szkół biorących udział w projekcie przygotowaliśmy konkurs Po pojutrze zawodowo w obiektywie. Celem konkursu jest pokazanie wdrażanych innowacji w szkołach, zatem róbcie zdjęcia, przygotowujcie filmiki i oznaczajcie nas w mediach społecznościowych.